Politechnice Śląskiej jeden z wydziałów, który daje wielkie szanse na rozwój i na przyszłość, to jest Wydział Transportu. Wydział, który kształci dla działu gospodarki, który stanowi prawie 12% całości. Wydział, który jako jedyny na Śląsku kształci w zakresie transportu kolejowego, w zakresie inżynierii ruchu, w zakresie tak naprawdę transportu drogowego i wreszcie w zakresie lotnictwa. Kształci mechaników, kształci pilotów. Ale przede wszystkim to jest wydział, myślę, że najlepiej w kraju wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę badawczą, w najnowocześniejsze stanowiska dydaktyczne i dzisiaj to można zobaczyć. Obecnie po restrukturyzacji mamy 4 katedry, które są podzielone kierunkowo, to znaczy Katedra Transportu Drogowego, Katedra Transportu Kolejowego, Katedra Transportu Szynowego oraz Katedra Inżynierii Ruchu i Logistyki. Jeżeli chodzi o zaplecze laboratoryjne, to w Katedrze Transportu Drogowego mamy laboratoria związane z budową pojazdów, z badaniem osiągów pojazdów, z budową silników pojazdów. To są bardzo bogato wyposażone laboratoria. Obecnie jesteśmy na etapie zakończenia inwestycji związanej z wymianą hamowni podwoziowej. Jeżeli chodzi o Katedrę Transportu Kolejowego, to oni również dysponują sporym zapleczem, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem kolejowym, ale także jeżeli chodzi o środki transportu kolejowego. To znaczy jest nawet model lokomotywy, jest torowisko przygotowywane, gdzie będzie rzeczywisty system sterowania ruchem kolejowym. Jeżeli chodzi o Katedrę Transportu Lotniczego, to część infrastruktury znajduje się tutaj w Katowicach, dotyczącej nawigacji, dotyczącej symulacji lotów. Natomiast spora część zaplecza znajduje się na lotnisku w Gliwicach, gdzie studenci mogą się zapoznać z rzeczywistą budową samolotów i z zapleczem technicznym. Jeżeli chodzi o Katedrę Transportu, Katedrę Inżynierii Ruchu i Logistyki, to tutaj mamy laboratoria związane z technologiami magazynowania oraz laboratoria związane ze systemami sterowania ruchem drogowym, monitoring skrzyżowań ulic i tego typu rzeczy. Dzisiejszy dzień to jest studencka sesja naukowa. To jest wydarzenie, które już po raz 20 ma miejsce, czyli jubileuszowa edycja dzisiaj się odbywa. Natomiast rozszerzyliśmy mocno formułę. Po 2 latach takiej sesji online'owej wracamy w realu do działań i to jest jakby pierwsza sprawa. I to dotyczy studenckiej sesji naukowej. Natomiast mówię o rozszerzeniu formuły w kontekście następującym. Dzień otwarty wydziału, to jest drugi event. I trzeci event to jest spotkanie z pracodawcą. Spotkanie z pracodawcą jest głównie dla naszych studentów przewidziane. Rozeznanie na rynku pracy, możliwość zdobycia ciekawych kontaktów w perspektywie pracy zawodowej bądź realizacji praktyk studenckich. Ale chcemy im również pokazać perspektywę zatrudnienia w firmach związanych z szeroko pojętym transportem, tak? Te firmy, nie ukrywam, są dobrane z pewnego klucza, a mianowicie takiego, że odpowiadają one specjalnościom, które są realizowane w ramach kierunku transport, transport kolejowy oraz inżynieria lotnicza i kosmiczna. Siemens Mobility jest obecny na Śląsku od bardzo dawna, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie utrzymania i serwisu wielosystemowych lokomotyw. I taką też ofertę chcielibyśmy zaproponować tutaj studentom na praktyki, na staże, być może w przyszłości także na pracę. Mamy bardzo interesujące produkty, bardzo nowoczesne lokomotywy, które są w stanie pojechać w każde miejsce w Europie i potrzebujemy silnych i dobrych inżynierów i inżynierek do tego, żeby je serwisować, żeby je sprawdzać, żeby nimi jeździć po całym świecie. Dzień otwarty to event skierowany do uczniów szkół średnich. Chcemy zachęcić młodzież do rozpoznania możliwości podjęcia studiów na szerokim polu merytorycznym transportu. Można porozmawiać z kadrą, ze studentami, z absolwentami. Można się spotkać z przedsiębiorcami, którzy współpracują z wydziałem. Można zobaczyć, że to jest coś więcej niż studia. To jest początek startu w dorosłe życie, w karierę zawodową, początek takiego autentycznego, własnego rozwoju. Politechnika Śląska jest jedną z niewielu uczelni wyższych w Polsce, które umożliwiają szkolenie na pilota zawodowego. Jest to również uczelnia badawcza, posiadamy bardzo różne programy rozwoju, różne koła naukowe i wiele możliwości zarówno rozwoju i na uczelni, jak i poza uczelnią. Jestem akurat przedstawicielem lotniczego koła naukowego i na tym skupiamy się na tym obszarze. Właśnie całej ogólno pojętej awiacji obecnie tworzymy projekt symulatora w rzeczywistości wirtualnej, symulatora samolotu,
Także każdy może znaleźć coś dla siebie, w czym się interesuje, jakie ma zainteresowania, tym może się sprawdzić w danym kole.